Dopiero żegnała przyjaciela, a tu kolejny cios. Hanna Śleszyńska w żałobie. Nie żyje były mąż aktorki i ojciec jej dziecka. Hanna Śleszyńska już drugi raz w tym miesiącu żegna bliską osobę. W dniu pogrzebu jej przyjaciela Jana Szurmieja zmarł pierwszy mąż aktorki i ojciec jej syna. Wojciech Magnuski odszedł 19 czerwca. Był aktorem znanym m.in. z Domu, Psów Ekstradycji czy Pułkownika Kwiatkowskiego. Wojtek, dziękuję Ci, że byłeś w moim życiu, napisała Śleszyńska w pożegnaniu, wyrażając jednocześnie wdzięczność za słowa otuchy, które płyną do niej z całej Polski. Hanna Śleszyńska właśnie przekazała smutne wieści. Nie żyje Wojciech Magnuski, aktor znany z wielu hitowychowanie produkcji, a prywatnie były mąż aktorki i ojciec jej najstarszego syna. Wczoraj odszedł Wojtek Magnuski, aktor, przyjaciel, bardzo bliska mi osoba. W latach 80. przez 5 lat byliśmy małżeństwem. Parą zostaliśmy już na pierwszym roku warszawskiej PWST, pobraliśmy się tuż po studiach, a 2 lata później urodził się nasz syn, Mikołaj, tak zaczęła swój wpis aktorka, po czym kontynuowała w serdecznym wspomnieniu. Wojtek był przystojnym mężczyzną i miał ujmujący głos. W młodości stylizował się trochę na swojego idola, Zbyszka Cybulskiego. Nosił podobne okulary, kurtkę wojskową. Przez kilka sezonów grał w Teatrze Studio, zagrał też w wielu filmach, Godzina, Psy, Ekstradycja, Pułkownik Kwiatkowski, ale myślę, że nie w pełni doceniono w kinematografii jego talent i warunki, wyznała. Tak Hanna Śleszyńska pożegnała byłego męża. Śleszyńska dodała, że choć ich drogi się rozeszły, to pozostali w przyjaźni i mocno się wspierali, a jej były mąż był wspaniałym ojcem. Zdradziła również, że niedawno zostali dziadkami. Na koniec zwróciła się do samego zmarłego, Wojtek, dziękuję Ci, że byłeś w moim życiu. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i naszej pamięci. Odpoczywaj w pokoju. Łączę się w smutku i bólu z całą rodziną, bliskimi i przyjaciółmi. Dziękuję za słowa otuchy płynące od wielu osób, napisała na koniec Hanna Śleszyńska.